Dobry, kochani, witajcie w odcinku Perfum na tacy. Jak wiecie, kontynuuję tę serię na waszą prośbę, zresztą na moją też. W sumie bardzo, bardzo to lubię i pozwala mi to uporządkować jakoś swoje myśli dotyczące konkretnych zapachów i ułatwić wybór tych perfum na co dzień. Dobra, nie przedłużamy. Zaczniemy może od Libre Intense, Libre Intense. Taki oto koniakowy płyn. On się często przewija w moich tacach, bo jakoś tak, słuchajcie, lubię do niego wracać co jakiś czas. Psiknę sobie. Wanilia, lawenda, kwiaty. To jest taki słodko-waniliowo-lawendowy zapach. Sama kompozycja powstała w 2020 roku. Jest taka właśnie, jest to wersja na jesień i zimę, ciepła, otulająca, z mniej tą wytrawną wanilią, taka bardziej w stronę kobiecą, ten klasyk. Czasami można się było przyczepić do tego, że mógłby go nawet facet używać. Lawenda zresztą jest dość często wykorzystywana w kompozycjach męskich, ale tutaj właśnie jest ona niewytrawna, a przykryta puchową warstwą wanilii. Znajdziemy tu lawendę, znajdziemy również cytrusy, chociaż te cytrusy są tak przytłoczone przez słodkości, że to be honest, w ogóle praktycznie nie istnieją. Białe kwiaty jak najbardziej. Jest taka pewna duszność w tym zapachu. Jest też orchidea. Jest właśnie wspomniana przeze mnie wanilia, jest tonka, jest ambra, wetyweria. Także pierwszy z zapachów został Wam przedstawiony. Ten będę używać. Następny to Avon Far Away Glamour. I serio, bardzo lubię całą serię właśnie Far Away. I ciężko byłoby nawet mi wybrać, który zapach najbardziej z nich wszystkich lubię. Ciężko stwierdzić. Chyba każdy na równi, każdy ma coś w sobie i każdy jest inny. Bardzo inny nawet, powiedziałabym, z innej parafii, ale należący do tej samej klasy, do tych samych parametrów praktycznie, chociaż nie do końca, bo dla mnie najmocniejszy jest chyba nadal jednak klasyk. Ten podstawowy, taki pudrowo, waniliowo, taki wiecie, taki w twarz strzelił. To jest kompozycja waniliowo-owocowo-pudrowa, jest taka lekki puderek jest w tym zapachu. Powstał on w 2019 roku. Frodo tam szaleje mi z tyłu. Hello Frodo. Bardzo przyjemna, nieprzytłaczająca, tak jak czasami niektórzy narzekali na tą podstawową wersję, że ich męczy, przytłacza. Nie. To jest taka owocowa właśnie odsłona, słodsza, mimo że tamten też jest słodki, ale tamten jest bardziej pudrowy. Tutaj ten puderek jest bardziej subtelny, taki elegancki, taki glamour właśnie. Jest tutaj czarna porzeczka, grejpfrut, różowy pieprz, wanilia, irys, kwiat pomarańczy, patchouli i czarny piżmot. Z przyjemnością będę go nosić w tym tygodniu. Następny to czarny znowu zapach. Przypadek? Nie sądzę. Słuchajcie, czarno to widzę. Mam nadzieję, że tydzień nie będzie czarny. Linterdint Intense. I tu jest sezam. Tu jest sezam, białe kwiaty, sezam. Taka ciężkość, waniliowość. Jest biało-kwiatowo-waniliowa wersja. Te białe kwiaty są właśnie dosłodzone dużą dość dozą w mojej opinii właśnie tej wanilii i sezam. Sezam jest jak najbardziej też wyczuwalny tutaj. Jest to wersja z 2020 roku, w skład której wchodzi czarny pieprz, tuberoza, sezam, kwiat pomarańczy, wanilia, patchouli oraz wetyweria. Dla mnie to jest taki jesienno-zimowy, troszkę ponury nawet zapach, troszkę mroczny, ale w dalszym ciągu elegancki, no i w pewien sposób dziwaczny, dziwaczny, nie dziwaczny, taki tajemniczy i seksowny po prostu. Dobra, Sea Intense, wycofany już Sea Intense na rzecz, jak wiecie, tego nowego, którego jeszcze się nie dorobiłam, ale nad którym myślę. Niektórym pachnie ten zapach jak kocie siuśki, za przeproszeniem. Nie wiem, co może tutaj wywoływać taką reakcję. Jeszcze go sobie tutaj przypomnę może. Będę cała pachnieć, naprawdę. Ja uwielbiam te soboty, bo ja zawsze cała pachnę. W soboty nagrywam ten film, żeby nie było, w niedzielę go wstawię, bo w niedzielę niestety mam bardzo zajęte niedzielę, więc nagrywam hurtowo po prostu w sobotę.
I uwielbiam to. Uwielbiam się kąpać w tych zapachach. Na co dzień nie mam czasu, a w sobotę mam. Trochę więcej, no. Piżmo. Piżmo, drzewność, waniliowość znowu. Dużo owoców. To jest taki owocowo-drzewno-waniliowy zapach. Wanilia jest mimo wszystko na samym końcu. Gdzieś ta drzewność z owocami jest cudownie skomponowana. Troszkę patchouli, troszkę akcentów patchoulowych. Znajdziemy tu w ogóle czarną porzeczkę, frezję, cytrusy, róże, osmantus, neroli, dzięgiel, wanilię, patchoulę, właśnie patchoulę, nuty drzewne, ambroksan. No, wiadomo skąd to wrażenie. I to jest ciemny, dziwaczny trochę zapach. To jest si, jest to podobny zapach do klasyka, ale on jest taki ciemny właśnie. Tajemniczy totalnie i gęsty. Tak, kremowo gęsty. To jest dobre określenie na tę kompozycję. Konkretnie. O, ktoś mi tutaj. Dobra. Następnie coś świeższego, słuchajcie. Coś świeższego, coś na wiosnę bardziej. Peonia nobile. I to jest Acqua di Parma, Peonia Nobile. To jest, jeżeli lubicie nutę piwoni, to jest świetny zapach piwoniowy. Z taką właśnie znowu domieszką świeżej korzenności. To jest piwonia, ale taka nie do końca świeża, niezobowiązująca. Jest tutaj w dalszym ciągu świeża, ale korzenność po prostu w tym zapachu. Jest sporo róży też, owoców. Ale to jest. Nawet nie wiem. Ta piwonia jest różana, powiem Wam szczerze. I taka lekko, świeżo właśnie korzenna. Kompozycja jest. Nie jest dość oryginalna, wiecie. Nie jest to coś, czego nie ma, czego nie spotkamy na rynku, ale jest bardzo kobieca, ultra kobieca. Taka przyjemna. Raczej na dzień, moim zdaniem, na co dzień. Znajdziemy tu piwonię, róże, malinę, o właśnie, nuta malinki jak najbardziej. Trochę podobna do tej maliny z Ifrosze. Coś mi się tak kołacze. Paczula, geranium, czarny pieprz, piżmo, frezja, bursztyn. Okej. Okay. Przechodzimy do Narciso Rodriguez, słuchajcie. Flair, mask. O, nie tą stroną, tą brzydszą stroną Wam odwróciłam. Tak będzie ładnie. Flair, mask. To jest piżmo. Piżmo kwiatowe. Piżmo różane, piżmo piwoniowe. Tu są różowe kwiaty z piżmem po prostu. Piżmo takie jak u Narciso jest przepiękne. To jest. Słuchajcie, jeżeli miałabym do czegoś to porównać, to byłoby to porównanie do bukietu kwiatów w jakiejś stojącego na jakiejś toaletce, gdzie są też pudry kosmetyczne. Mam takie jakieś właśnie skojarzenia. Taki różano-kwiatowo-piżmowe po prostu jest to dzieło, arcydzieło nawet bym rzekła. Nie zawaham się zaryzykować tego stwierdzenia. To jest tak przyjemna kompozycja, ale jednocześnie niebanalna. No niebanalna to jest kompozycja. Taka wyróżniająca się, mimo tej no niby zwykłej różowości, tak? Bo to można naprawdę spierdzielić taki zapach albo sprawić, że będzie beznadziejnie prosty. Nie, to się nie dzieje tutaj. To jest bardzo dobrze skomponowany różowy zapach. Z 2017 roku, sprzed kilku lat, znajdziemy w nim różowy pieprz, róże, piżmo, piwonie, paczule, fiołek, bursztyn. Za sprawą tego fiołka całość jest taka troszkę też lekko pudrowa, ale nie jest to puder przytłaczający, taki bardziej właśnie taki kosmetyczny. Wiecie, jak nieraz kosmetyki takie do twarzy, są pudry takie przyjemnie pachnące, to troszkę jakby nawiązuje. Be Tempted, Donna Karan, New York. To jest zapach przesłodki, taki owocowo słodki. Powstał w roku 2016. Znajdziemy tu słodkości rodem z Lolity Lempickiej, Lempiki, w stylu Lukrecja, wiecie, jakieś wanilie. No to jest takie zakazane czerwone jabłuszko, które oplata wąż, który usiłuje nas skusić, mnie skusił. Dlatego też zakupiłam ten zapach. Znajdziemy tu czerwone jagody, lukrecję, jabłko, cytrynę, róże, fiołek, kwiat pomarańczy, wanilię, liść patchouli, mirrę.
Ciekawe składniki, prawda? Akurat na Trzech Króli. Mirra, co prawda kadzidła tu nie ma, złota też nie, ale mirra jest. Jest to gęsto syropowo-owocowa słodkość. Po prostu z czerwonymi owocami, totalnie wybijającymi się. Czerwone owoce i wanilia to jest podstawa tego zapachu. Jest to zapach dość mocny, zdecydowanie gourmand, słodki. Na takie jesienno-zimowe wieczory jak znalazł. Okej, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli tak, to jak zwykle zapraszam do komentowania. Chociażby zostawcie małą emotkę, to mi naprawdę bardzo pomaga. Do kciukowania w górę oczywiście. Do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Będzie mi miło, jeżeli dołączycie do mojej załogi. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Pa!